Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Panowie i panie, rozpoczynam serię z pierwszej części Wiedźmina i będzie maraton Wiedźmina na moim kanale, bo mam Wiedźmina 2, mam Wiedźmina 3, więc będzie się działo. Hek, Wiedźmin. Gra, którą niedawno oceniałem, gra, którą wychwalałem, że jest kurwa zajebista, ta ma kurwa zajebiście klimatyczną grafikę, kurwa zajebiste dialogi i kurwa zajebistą muzykę. Teraz mogę to nagrać. No powiem tak, nie spodziewałbym się, że przyjdzie mi ten zasyt, ale mi ten zasyt faktycznie przyszedł, więc myślę, że najwyższa pora rozpocząć serię z tej gry. No okej, okay, zaczynamy w takim razie. Nowa gra. No właśnie, gra Wiedźmin. Nowe przygody. Słuchajcie, ja tutaj mam wszystkie przygody te nowe. Te takie dodatki do Wiedźmina. Mam, proszę bardzo, szlak by trafił tabak. No mam cenę neutralności, mam efekt uboczny i mam podstępy i mam upiory w cichej wulce. Kurwa, nienawidzę upiorów w tej grze. Wesele i Wiedźmin Mikołaj. I powiem tak. Nie wiem, czy koniecznie będę akurat nagrywał to i to. I to, bo to nie ma dubbingu. Ale co neutralności? Nagram. I efekt uboczny też nagram, to na pewno. No ale to będzie później, bo na chwilę obecną lecimy z historią podstawową, więc proszę bardzo, gra Wiedźmin. Rozpoczynamy. Zagraj w podstawową wersję Wiedźmina. Przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozrywki w mrocznym świecie, gdzie nie ma dobra i zła, a jedynie wybory i konsekwencje. No i to akurat nie jest żart. Tutaj naprawdę twórcy nie trulują sobie z nas, jak to robi Telltale. Tutaj faktycznie są wybory i te wybory mają znaczenie. Dobra, gra Wiedźmin, proszę bardzo. O kurde, i teraz kurde pytanie, co zrobić, na jaki poziom się zdecydować? No na ten na pewno się nie zdecyduję, ale wiecie co, chyba jednak i tak będę grał na najłatwiejszym, bo dalej mimo wszystko nie jestem jakimś profesjonalistą w tą grę i no lepiej chyba grać na niskim poziomie i nie failować jakoś bardzo, niż ciągle ginąć, więc dobra, wybieram jednak niski poziom. Okej, mysz. Klawiatura i mysz. Zarówno klawiatura i myszka na tramie zalecam dla doświadczonych graczy i dla tych, którzy chcą patrzeć na wszystko z bliska. Tryb sterowania można zmienić wskazany na momencie gry. Okej, teraz który tryb jest ten, który mi bardziej tutaj pasuje? Chyba ten mi się tak wydaje, no ewentualnie to jeszcze zmienię. Dobra, lecimy w każdym razie z grom i rozpoznamy historię Geralta z Rivii w grze. Proszę bardzo.
Naprawdę, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów z tym programem do nagrywania, jeśli chodzi o wszelkie wstrzymania danych poziomów, momentów w grze. Oby tak nie było. Żeby się nagle głos spierdoli. 5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? No, teraz ludzie to się pytają, gdzie są Wiedźmini, a... Rok 1000... Gdy byli Wiedźmini, to zawsze traktowali Wiedźminów jak bydło. O Wielkiej Wojnie. Ludzie to są naprawdę smaty. Skurwiele jedno. I w tej zamyśle to jest najlepiej przedstawiona. W tej serii właściwie. Nie tylko w tej części Wiedźmina, ale w każdej innej części Wiedźmina. Ludzie to są... Gnidy jedna. A to jest nasz główny bohater, Geralt z Rivii. Pogrąca potworów, zeznik z Blaviken, biały wilk. Ja tutaj proszę bardzo, nasza kompania wiedźmińska. Kurde. Nie no, nie wiedzę naprawdę to, że mam okazję nagrać tą grę i to nie tylko tego Wiedźmina, bo Wiedźmina 2 też ma i Wiedźmin 2 też będzie i Wiedźmin też będzie z dodatkami. No tyle co Wiedźmin po angielsku, ale to kurde. I tak sobie wykrzę nagrywa Wiedźmina po polsku, więc dobra, ja zrobię taki wyjątek, nagram po angielsku. W ten zaczę zrobię na angielskie głosy, bo... Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia... Reszta Wiedźmina to ma po polsku, tylko do tego co mam po angielsku, no ale to... Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z... Jakoś to będzie, myślę. Ale dobra, na razie skupmy na tej klasie Wiedźmina. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Kurde, jak ktokolwiek może narzekać na grafikę w tej grze? Grafika właśnie tej gry daje tej grze sporego klimatu. Ja bym tutaj totalnie nic nie zmieniał. Jebać wszelkie remake'i bądź remastery do tej gry. Tutaj naprawdę nie ma czego poprawiać. Pod tymi względami graficznymi. I fabuła też jest genialna. I ta muzyka. Miód dla moich ust, po prostu muzyka w tej grze to jest istne arcydzieło. Współczuję tym, którzy nie znają Wiedźmina. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. A wy skąd się tu wzięliście? Bandysi! Cały komplet jest, tego Ciri brakuje jeszcze. Do ideału. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Wspomniałem sobie, jak ciebie nienawidzę. Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Ja tak jakby wykorzystałam ciebie.
Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Nie pytał, co dopiero to nie znaleźliście, byłem niepstonny. Ja sam jestem nie wiem, co dobrze walczę. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest mój. Czego wy tu szukacie? My chyba tylko śmierci. Mamy gości! Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Badacie się nigdy nie nauczą, żeby nie zadzierać z wiedźminami. No to lecimy w takim razie, proszę bardzo. Okej. Okay. Wskaz miec kursorem, kliknij go, aby się wyposażyć. Dobra. Dodawać mi ten miec. Okej. Okay. Spoko. No dzień dobry panowie. Jak tam życie? Ja z chęcią wam zaprezentuję, jak się kończy zacieranie. Okej. Okay. No spoko. Ja wam z chęcią zaprezentuję, jak się kończy zacieranie z wiedźminami. Bo naprawdę popełniliście błąd przychodząc tutaj. I teraz tego pożałujecie. Ja zapłacę za wszystko? Chyba wy zapłacicie za wszystko. Dobra, do tego inny styl w sumie. Okej. Okay. Ale i co ten został? Skrywany. Okej, okay, ale wy widzę to załatwić sprawę, spoko. Dziękuję. Super, że nie muszę niczego robić sam. Znaczy, niczego nie wszystkiego nie muszę robić sam. Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Odkryłaś Amerykę. To i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? Lambert, jak ja cię uwielbiam! Jedź po tej tryzji, zjebać ją! Czy nie przedostali się inną drogą? Idziemy na górny dziedziniec. Spoko, panie dowódco. Mamy. Lamberta. Jeskera. I Leo. I Wesemira. I Triss, która jest kurwą! Nie lubimy Triss. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbować. No, chyba im się właśnie udało to zrobić. Orzesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. Pierdolę, ja z tym nie walczę. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. No, świetnie, jest jakiś starodzień do tego. Niczego tu szukać z tymi swoimi carami. Czy on ma jakieś siły dodał? Wchodzą. Więcej ich ojciec nie spłodził? Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. No to pięknie. Magister, znasz drogę. Do roboty. Jest ich dwóch. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia.
ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Spoko, nie ma sprawy. Wesemir. Okej. Okay. No, mapa. Ej, ale nie biegnij mi sam! Dobra. Poczekaj, mam chwilę. Już się biorę do dzieła, dobra. Dobra, tak ciebie ciacham. Jeżeli tacy jak ty, to nic nie są w stanie zrobić w sumie. Salamandra! Zatarłeś z salamandrą! Zatarłeś z Graltem! Nie zadziera się kurwa z Graltem! Jest muzyczka. Kurwa. Zatarłeś z kurwa moim miecem, więc zdychaj! Kurwa, ja to będę pajacem odtalnie. Ja piernica. Tutaj będzie palacerka na maksa. Co tam mówiłeś? Będę będę kwicał? Tak? Okej. Okay. No ty pozałuję, że cię kurwa ojciec spłodził. No właśnie, już jest, jest. Ja pierdolę. Jak ja to kocham. Dobra, styl córki, spoko. Kurwa, ty sam mi nie dasz rady, frajeza. Tylko ten sukas. I sobie zmarł. Nie, no to kocham po prostu, ja to kurwa kocham. No się ma, co tam?